Hej, cześć! Z tej strony Kamil Malinowski, a w dzisiejszym materiale chciałbym Ci troszkę poopowiadać na temat kaloryki, czyli może deficytu oraz alkoholu. Czemu taki temat? Wakacje i dosyć sporo się go przelewa na plaży, więc zaczynajmy. W kontekście kilokalorii warto wyłonić kilka takich istotnych informacji, a potem połączyć przez wnioski. Jeżeli chodzi o to, skąd ciało pobiera energię do funkcjonowania, to możemy śmiało powiedzieć, że każdy, ale to naprawdę każdy z makroskładników odżywczych dostarcza podaż energetyczną dla naszego organizmu. Wyrażone najczęściej jest to w postaci kilokalorii na każdy gram danego składnika. Widzimy więc prostą zależność, że białko zawiera około 4 kilokalorii energii na każdy gram. Ale dokładnie to samo możemy powiedzieć o węglowodanach, natomiast wiemy też, że z różnych źródeł węglowodany, jak i białka pełnią różne funkcje w naszym organizmie, ponieważ białko jest budulcem, a węglowodany przede wszystkim są po to, aby dostarczać nam energii. Więc jakie by warto byłoby zadać pytanie? Czy byśmy mieli taki sam efekt, czy to fizjologiczny, samopoczucia, gotowości sportowej, poziomu energii dla organizmu oraz chociażby sylwetki składu ciała, gdybyśmy dedykowali komuś dietę 1000 kilokalorii, która zawiera prawie same białka i 1000 kalorii złożonych z samych węgli w postaci cukrów oraz skrobi, czyli na przykład jakieś węglowodany złożone? Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że nie. I warto tutaj by było zwrócić uwagę na to, że alkohol jest niesamowicie kalorycznym aspektem i w nawiązaniu warto spojrzeć na to, jak bardzo alkohol może sabotować Wasze osiągi. Każdy gram alkoholu daje około 7 kilokalorii. Jeżeli mam to sobie utożsamić, ile tego alkoholu jest w różnych napojach, to można wywnioskować bardzo prostą sentencję. Wino to średnio około od 9 do 12% alkoholu, czyli na każde 100 ml przypada 9 do 12 gramów alkoholu. Matematyka tutaj jest bardzo banalna i prosta. 9 do 12 razy 7, czyli mamy wynik wtedy najczęściej pokazywany w kaloriach. Rum, przez niektórych lubianych oczywiście, ma około od 20 do 30% alkoholu. Łycha, wódka, bourbon 40-50%, czyli już idziemy w górę. No i oczywiście mamy wódkę na takiej grubej bombie, czyli wódka Rasputin, która ma 70% alkoholu, ale to tylko jest wyjątek od reguły. Co to wszystko oznacza w praktyce? Jeżeli bierzemy 100 ml wódki, to przy 40% udziale 40 razy 70 kalorii wychodzi nam około 280 kilokalorii. Ale że po wypiciu takiej wódki często pali w przełyku i w jamie ustnej. Dzieje się wtedy armagedon. To warto czymś popić lub zrobić tak zwanego drineczka. Najczęściej czym popijamy? Sokiem. Sok to średnio około 9-12 gramów węglowodanów na 100 ml. Sytuacja wygląda następująco, gdzie widzimy piątek, dostajemy SMS-a od znajomego, puk puk, wy często odpowiadacie kto tam, a w odpowiedzi jest wódka. Czyli zgodnie z deficją, co to jest nic, pół litra na pół. Czyli najczęściej chłopaki umawiają się, co? Na litr wódki. Gdzie znów matematyka nie kłamie, 280 razy pół litra, czyli mi wychodzi mniej więcej, czyli 100 razy 5 razy 280, wychodzi mi plus minus około na taką flaszkę półlitrową 1400 kilokalorii. Ale oczywiście byśmy zapomnieli o soku, który daje nam około 400 kalorii, czyli już mamy 1800. Najważniejszym etapem, by nie paść w trupa, jest podkład, czyli coś, co jest słone i tłuste. Tłuszcz spowalnia wchłanianie alkoholu. A co wieczorem najlepiej zjeść? Kepsik, picunia, burgerek wchodzi jak złoto, czyli około jakieś 1500-2000 kalorii. Czyli zobaczcie już, jaka nadwyżka kaloryczna się robi. Suma sumarów, 1400, 400 soku, 2 koła z kepsika, 3800, łatwe równanie. Czyli w samo piątkowe popołudnie bądź wieczór przypada nam prawie 4 koła kalorii. Czyli teoretycznie macie do zjedzenia 2500, jeżeli byście byli na redukcji. I myślicie, imprezka, no dobra, zobaczymy jak to będzie. No niestety nie będzie fajnie, z tego względu, że jeżeli do południa wleciało 2500 kalorii i dodatkowo byście spożytkowali jednego dnia tylko wieczorem albo po południu 3800, to już w definicji redukcją nie można tego nazwać, mimo iż myślicie, że ciągle jecie mało. Pytanie, dlaczego nie chudnę, dlaczego mam problemy z gospodarką węglowodanową, dlaczego mam insulinoporność, hipoglikemię poposiłkową? Te pytania najczęściej klienci mi zadają, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Alko, imprezy, piątek, Sopot, ładna pogoda. Niestety tak się to kończy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jaka jest rada ode mnie? Najważniejsze, sen, czyli trzeba się wyspać, unikać używek, nie chodzić po znajomych na flaszkę. Prosta recepta, której ludzie po prostu nie pamiętają.
Ale mówimy często o znajomych, tak? Czyli wspomnijmy troszkę o paniach, czyli a propos wina. Wino wytrawne to często około plus minus 580-600 kilokalorii. Wino słodkie blisko 800 kilokalorii. Więc jak klient zapyta, że pije wino 2-3 razy w tygodniu, to jako trener najczęściej od razu mówisz, ale 2-3 lampki wina czy 2-3 butelki, bo rozstrzał jest diametralny. Pamiętajcie, alkohol ujemnie wpływa na kwestie dotyczące normalizowania poziomu glukozy we krwi, ponieważ działa hipoglikemizująco, czyli obniża poziom cukru we krwi, praktycznie go zbijając. Czyli jak mamy osobę z cukrzycą i alkohol, nie bardzo będzie wtedy działało, czyli cukrzykom alkoholu nie dedykujemy. Dawka insuliny plus alkohol równa się poziom cukru wbity w podłogę. Jaka zasada jest stosowania wtedy alkoholu? No bo Kamil, trzeba się kiedyś napić. Oczywiście, rzadko i z umiarem. Taka jest prosta zasada. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć na temat diety, suplementacji, fizjoterapii, treningu motorycznego, zostaw komentarz, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym materiale i od razu zapisz się na moją prywatną grupę Master Trainer Pro Course, gdzie będziemy omawiać inne kwestie i będą też darmowe materiały. Więc see you soon, ściskam Sherlock. Uuu.